Witam was, w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Cyanouta. Ostatnim razem, no, ktoś zobaczył coś, czego nie powinien był zobaczyć i w chwili obecnej nasz główny bohater Fuminori wraca do domu. Zaryzykowałem i próbowałem wrócić pociągiem, ale tłumy w godzinach szczytu były tak złe, że musiałem wysiąść w połowie i iść. A, no tak. Enterem. Spóźniam się. Zastanawiam się, czy Saya się martwi. Mam po prostu nadzieję, że nie jest wkurzona. Kiedy wchodzę na ganek, zdaję sobie sprawę z tego, że frontowe drzwi są szeroko otwarte. Światło z dużego pokoju przelewa się do korytarza i słyszę tylko coś, co brzmi, jak gdyby mlaskano ustami. I jest kuszący zapach w powietrzu. Czy to Saya? Zastanawiam się nad zawołaniem jej, ale decyduję się wejść w ciszy zamiast tego. Coś pachnie dziwnie, ale nie kompletnie nieprzyjemnie. Aromat jest dość kojący w rzeczywistości. Jest, z jakiegoś powodu przypomina mi włosy Sai. Z początku jestem zaskoczony tym, co widzę w korytarzu, tym, co widzę w dużym pokoju. Podłoga jest pokryta czymś, co wygląda jak jakiegoś rodzaju trawa. Prawdopodobnie źródło ziołowego zapachu. I są też owoce czy warzywnie wyglądające kulki różnych rozmiarów rozrzucone wszędzie. Fuck me. Saya. Saya? Srogo! Saya obraca się, jej oczy szerokie z zaskoczenia. Po czym spogląda gdzieś indziej, nieśmiało, jak dziecko przyłapane na jakimś żarciku. No nie, to by to nie. Co ty jesz? Wyrzuca z siebie tak zaskoczona, że czuje się źle. Przypominając sobie, że nigdy nie jadła przede mną wcześniej, zdaję sobie sprawę z tego, że musi być dość zawstydzona. Nagle mam wrażenie, jak gdybym zrobił coś okropnego. Jak gdybym był jakimś podglądaczem. Czy mogę spróbować? Fuck me, Urobuchi! Kocham cię! Biorę najbliższą owocowo wyglądającą rzecz i wrzucam ją do ust, ignorując próby Sai, abym tego nie robił. Ma dziwne wrażenie. Wydaje się być miękkie i ulegające, jak gruszka czy morela. Kiedy wgryzam się w to tyłem swoich zębów, słodki sok wypełnia moje usta, połączone z ostrym, wyraźnym zapachem. Nie przypomina niczego, co kiedykolwiek próbowałem. Jak to przygotowałaś? Czy używałaś jakichś przypraw? Nie było to skomplikowane. Po prostu rozdzieliłem to na kawałki i stopiłem to odrobinę, aby było łatwiejsze do jedzenia. Jest praktycznie niegotowane. Podnoszę inny kawałek, tym razem składający się z owocowej cielistości przykrywającej twardy rdzeń. Rozdzierając kawałek w swoich ustach, odkrywam, że ma podobny smak do ostatniego. Nie, dajdziowy! Sorry. Hej, czy jesteś w porządku? Czy wszystko w porządku? To jest... No tak, nawet ja mogę to jeść. W rzeczywistości jest całkiem dobre. Naprawdę? Fuck me!
początku Saya wygląda na kompletnie zgłupiało, ale niedługo zaczyna się śmiać radośnie. Sonanda. Fuminori mo koyu no ga suki datta nda. Naka, are kore kufu shite ganbatte ta watashi ga baka mitai. Aha, więc to ci smakuje. A teraz czuję się głupio z powodu całego tego kłopotu. Saya, ty itsumo koyu mono wo tabete tano ka? Czy to jesz zawsze, Saya? Konna omono wa hisashiburi da kedo ne. Kinjo no kouen toka de totte kureru yatsu. Fuck me. Tak, choć minęło już trochę czasu, od kiedy jadłam ostatnio tak duży. Zwykle łapię je w miejscach, jak najbliższy park. Jest imponujący rezerwat natury niedaleko stąd. Nigdy nie słyszałam, żeby rosły w nim tego rodzaju rośliny, ale no, oczywiście. Wyglądają tylko jak owoce dla mnie. Naprawdę są czymś innym. Gomenne, ichiban oishii tokoro wa sakki Saya ga zenbu tabechatta. Przepraszam, już zjadłam najlepsze kawałki. Iyo, mata kondo de. Demo kore de asta kara issho ni shokuji ga dekiru ne. No w porządku. Zawsze jest następny raz, a to też oznacza, że będziemy mogli jeść razem od tej pory. Tak! Saya wydaje się bardzo szczęśliwa. Ja też oczywiście jestem szczęśliwy. Jedzenie z kimś jest dużo fajniejsze niż jedzenie samemu i czyni smak jedzenia też lepszym. Mada, mada ippai aru shi, tabekirenai bun wa hiyase ba 2-3 nichi wa daijoubu da yo. Chotto aji wa ochiru nda kedo ne. Nadal dużo zostało i będę trzymała je schłodzona przez 2-3 dni. Nie będzie tak dobrze smakować jednak. Ja, aemi ni katazuke to okuka. No to lepiej, żebyśmy zaczęli je odkładać. Zamykając małe kawałki owoców w plastikowych pojemnikach i większe w garnkach i miskach, Saya i ja przechowujemy pozostające jedzenie w zamrażarce. Myślenie o jutrzejszym obiadzie wypełnia mnie oczekiwaniem. Razem z Sayo mam uczucie, jak gdybym zaczynał odzyskiwać radość życia odrobinka za odrobinką. Fuck me. Saya będzie mnie prowadzić. Z nią razem będę mógł żyć dalej. Urobutcher. Jest jego nieoficjalny pseudonim. Urobutcher. Urorzeźnik. Prawdziwe, przerażające historie. Edycja szpitalna. Rozdział 4. Potwór w uniwersyteckim szpitalu. Elitarny szpital uniwersytecki. Uczeń z elitarnego uniwersyteckiego szpitala z grupy badawczej Kesan powtarza swoje szokujące doświadczenia. Czy uwierzycie mu, czy nie? Dziwaczne rzeczy zaczęły się dziać w naszym szpitalu przy końcu ostatniej wiosny. Wiele razy pacjenci budziliby się w środku nocy, krzycząc o koszmarach. Wszyscy mówili, że widzieli coś nieporównywalnie przerażającego w swoich snach. I wielu z nich trzeba było uspokoić przed tym, aby mogli pójść spać ponownie. Niektórzy pacjenci nawet przenosili się do innych szpitali z tego powodu. Dziwaczna rzecz z tego, że wszyscy pacjenci mieli dokładnie ten sam sen. Sen o okropnie obrzydliwym potworze stojącym przy ich łóżku i patrzącym na nich. Ale naprawdę dziwna rzecz wydarzyła się po tym. Wcześniej było duża ilość dzikich kotów chodzących wokół kampusu, szukających żarcia od uczniów. Pewnego razu koty nagle zaczęły znikać. I nie było to z powodu tego, że przestały przychodzić. Było bardziej jakby zaczęły znikać z tego obszaru kompletnie. I wtedy ludzie przestali wyprowadzać swoje psy.
Według pogłosek to nie było dlatego, że ich właściciele zaczęli chodzić ze swoimi zwierzakami gdzie indziej, ale że psy odmawiały pojawiania się gdziekolwiek w pobliżu szkoły. Ostatecznie jednak rzeczy zaczęły znikać ze szpitala. Organy, mówiąc szczególnie. Organy, które zostały pobrane dla transplantacji, zaczęły znikać z miejsca, gdzie były przechowywane. Niektórzy ludzie nawet byli blisko utraty pracy z tego powodu. I to nie było z powodu dwóch czy trzech razy, kiedy się to zdarzyło. Starali się trzymać tą informację z dala od studentów badawczych, ale słyszeliśmy, że było to dużo gorsze. Ludzie zaczęli rozprowadzać pogłoski, że jest coś żyjącego w szpitalu. Poprawię sobie trochę pozycję, bo jest niewygodne. Sprzątacze znajdowaliby dziwne... bałagany, no dobra. Sprzątacze znajdowaliby dziwne bałagany, które można by było zrobić tylko w samym środku nocy. Ślady czegoś, co przenikało w dół korytarza, lub dziwaczne plany na ścianach, które wydawały się być spowodowane czymś kapiącym przez sufit. Wiele pielęgniarek nocnej zmiany mówiło o słyszeniu dziwacznych hałasów tego samego dnia, w których pacjenci krzyczeli o swoich koszmarach. Jest jedna ostatnia historia, jednej, której nie należy wspominać wewnątrz szpitala. Pewnego dnia departament Pewnego dnia departament obstetryki kompletnie zwariował. Powiedzieli, że... obstetryka, czyli położni, jeśli dobrze rozumiem. Pewnego dnia departament położnych kompletnie zwariował. Powiedzieli, że noworodek zniknął w nocy. Fuck me. Jeśli była to prawda, policja przyszłaby i zrobiłaby... przyszłaby policja i byłoby to w wiadomościach porannych, ale powiedzieli, że wielkim nazwiskom uniwersytetu udało się to wytłumić. No, w końcu tylko pogłoska oczywiście. Te dziwaczne incydenty nagle zatrzymały się przy końcu lata. Teraz nie ma praktycznie żadnych pacjentów narzekających na koszmary i koty zaczęły wracać z powrotem na kampus. Ale mimo to, co wydarzyło się w szpitalu tego lata? Nawet teraz samo zastanawianie się w tej kwestii daje mi dreszcze. No, Urobuchi. Ech. Damy to. Nic z tego. Ech. To już trzeci dzień, kiedy nie byli w stanie skontaktować się z Oumi. Nie ma od niej żadnego znaku, że wróciła do swojego apartamentu, a nawet jej rodzina nic nie wie. Jej rodzice już złożyli podanie o zaginionej osobie. Ma, a i co to dakara na. Nani go to mo nakatta mitai ni hyokkori kao dashisou na kimo suru daga. No, znasz ją. Pewnie pojawi się w końcu w pewnej chwili, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Tak, mam nadzieję. Jo odpowiada ze zmartwionym wyrazem twarzy. Martwi się o Oumi oczywiście, ale incydent z Fuminorim 3 dni temu musi nadal ciążyć na jej myślach. Jo nie widziała Fuminoriego od tego czasu, a Fuminori nie wykonał żadnego wysiłku, aby się do nich zbliżyć. Czworo ludzi zwykle spotykało się w tej kawiarni pomiędzy zajęciami, ale teraz jest tylko dwoje. Ne, Tono-kun, mójcie do kangaete miyoyo. Dokoka Oumi-chan no ikisou na basho ni kokoro atari nai? Hej, Toko-kun. Zastanawiajmy się dalej. Czy nie byłoby gdzieś, gdzie Oumi-chan mogłaby pójść? Ja.
一通りは確かめたしな。Nie, Koji odpowiada wymijająco. Już je wszystkie wcześniej sprawdziłem. To kłamstwo oczywiście. Koji wie, gdzie Omi planowała pójść tego wieczora, ale nie chce przypominać z powrotem Fuminorego przed ją. Ich dziwaczna cisza jest litościwie przerwana przez dzwonek oznaczający koniec... Teraz dopiero zauważyłem, bo strasznie cichy dźwięk. To jest dokładnie ten sam dzwonek, który jest w wszystkich, prawda, w jankach wszystkich anime, w każdej szkole japońskiej, to znaczy motyw dźwiękowy Big Bena, prawda? Stereotypowy. Jest litościwie przerwany przez dzwonek oznaczający koniec, oznaczający rozpoczęcie następnych zajęć. Przerwa na moment. Dobra, jestem. Przez dzwonek sygnalizujący koniec. Przez dzwonek symbolizujący rozpoczęcie następnych zajęć. Ja, ore iku. No, muszę lecieć. Tak. Jeśli Koji się nie myli, Jo powinna mieć powinna również iść na następne zajęcia, ale nadal tak siedzi, jak gdyby była zahipnotyzowana. Nie będąc w stanie wymyślić nic do powiedzenia, niechętnie wychodzi z kawiarenki. Zarówno zniknięcie Omi oraz depresja Jo martwią Kodziego. I oba problemy wracają do dokładnie tego samego miejsca. Fuminori wa ittai... Co do cholery robi Fuminori? Kiedy Omi zniknęła, pierwsza rzecz, którą Koji było podejrzewać Fuminoriego. Ostatni raz, kiedy widział Omi, było przed tym, jak tylko wyszła, aby nakrzyczeć na Fuminoriego. Fuminori odpowiedział bezpośrednią, niepodważalną odmową i zachowywał się, jak gdyby nie miał najlepszego pojęcia, dlaczego Omi miałaby pójść do jego domu. Być może to tylko naturalne, ponieważ nie był świadomy tego, że Omi i Koji zobaczyli, jak przez niego Jo się popłakała. Ostatecznie, czy Omi rzeczywiście dotarła do domu Fuminoriego? W końcu jechała na fali emocji, kiedy odeszła i równie dobrze mogła się uspokoić i zmienić zdanie. Lub być może coś spotkało ją w drodze. Koji ustalił, lub bardziej adekwatnie przekonał siebie samego, że jedna z tych możliwości była prawdziwa. Podświadomie odmawiając jedynej pozostającej możliwości. Innymi słowy, możliwość, że Fuminori kłamał. Że spotkał Omi i miał udział w jej zniknięciu. Pytany przez policję Koji powiedział tylko prawdę o kierunku, w jakim zmierzała Omi, aż do dystryktu i stacji o Jezu, no, dworca. Strasznie dzisiaj słabo z moim słownictwem. Utrzymując, że nie miał pojęcia, gdzie zamierzała pójść po tym. Chciał kooperować przy poszukiwaniach oczywiście, ale wiedział, że Omi nie mogłaby dotrzeć do domu Fuminoriego. Fuminori sam tak powiedział przecież, prawda? No, w takim wypadku powiedział policji wszystko, co musieli wiedzieć. Nie chcąc wciągać w to nadal naruszonego Fuminoriego, zmusił siebie do zaakceptowania tej leciwej logiki. Ale teraz konflikt wbuduje się wewnątrz Kodziego bez jego świadomości i tylko podejrzenie bez formy w kierunku Fuminoriego przerzuca się przez jego umysł. Koji jest zagubiony w myślach, nie zwracając uwagi na swoje otoczenie, ale być może to pozwala mu chwycić wzrokiem plecy swojego przyjaciela przez tłum studentów. Fuminori? Z początku Koji zakłada, że Fuminori idzie do sali wykładowej, ale wygląda na to, że zamiast tego idzie do domu. Dziwne. Powinny być wymagane zajęcia dla studentów medycyny po południu.
Koć z początku jest zaskoczony, wahania Kodziego utrzymał się tylko przez sekundę. Kodzi podąża za swoim przyjacielem, zwracając uwagę, aby trzymać się wystarczająco daleko, żeby nie być zauważonym.